Już samo to, że jest się osobą, która bardziej ceni czas niż pieniądze, sprawia, że stajemy się szczęśliwsi. Czas pozostaje bardzo niedoceniony i o tym jest dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że się nie poplączę. Spróbujemy najpierw od przykładu, który pokaże nam, jak podchodzimy do czasu i do pieniędzy. Kupujecie bilet lotniczy. Macie do wyboru coś, co często się zdarza, a mianowicie z jednej strony tańszy bilet z przesiadką trwający dłużej, przelot i droższy bilet bez przesiadki i bez tracenia czasu. Powiedzmy, że różnica w czasie wynosi 3 godziny w jedną stronę, a różnica w cenie wynosi, dla uproszczenia, 300 zł. Pytanie. Czy decydujecie się na tańszy bilet, czy droższy? Na przykład za dłuższą podróż 1500, za krótszą 1800. Którą wybieracie? Jeżeli wybraliście dłuższą podróż, to prawdopodobnie w tym momencie przehandlowaliście 6 godzin swoich wakacji za 300 zł. Nie oceniam, nie mówię, że to źle czy dobrze. Mówię tylko o tym, że często nie myślimy o czasie, który przeznaczamy na oszczędności. Spróbujcie to sobie odwrócić. Czy zgodzilibyście się spędzić w czasie wakacji, w czasie swojego urlopu, w czasie swojego wyjazdu, 6 godzin na oczekiwaniu w hali przylotów, zamiast kąpać się, spacerować, robić fajne rzeczy, bawić się ze swoimi dziećmi? Czy jeżeli zapłacę wam 300 zł za 6 godzin oczekiwania, to będzie to dla was do przyjęcia? To, o czym dzisiaj mówię, to niedocenianie czasu. Paradoks polega na tym, że zgodnie z tym, co mówią badania, już samo to, iż uznaję czas za ważniejszy niż zarabianie pieniędzy, sprawia, że jestem szczęśliwszy. Czyli samo uwzględnienie czasu, samo myślenie o czasie jako o czymś, co jest wyczerpywane, o zasobie, który znika, o tym, że ważne jest, żeby go dobrze wykorzystać, już sprawia, że stajemy się szczęśliwsi. Ale żeby to lepiej zrozumieć, wymyślono, czy zaproponowano ideę, no dość ciekawą ideę dolarów szczęścia. Idea dolarów szczęścia pochodzi od amerykańskiej badaczki Ashley Williams, która powiedziała tak. Wyobraź sobie, że spędzasz jakąś część swojego życia po to, żeby zarobić więcej pieniędzy. Dzięki temu, że zarobisz więcej pieniędzy, staniesz się szczęśliwszy. Powiedzmy o tyle. Ale żeby być o tyle szczęśliwszym, możesz też robić inne rzeczy. Na przykład czytać książki. Ja akurat, tak? Ale może ty wolisz pojeździć na rowerze, albo spotkać się z przyjaciółmi, albo ugotować dobre jedzenie codziennie. Williams mówi tak. Dolary szczęścia mówią nam o tym, ile musielibyśmy więcej zarobić, by być tak samo szczęśliwi, jak robiąc w tym samym czasie inne rzeczy. I tutaj zrobiła pewien przelicznik, który jest przelicznikiem zrobionym dla średnio zarabiającego Amerykanina. Przyjmując założenie, że średnia płaca w Stanach Zjednoczonych wynosiła 50 tysięcy dolarów, to było robione kilka lat temu, 50 tysięcy dolarów średnia płaca, ile przeciętny Amerykanin musiałby zarobić, żeby być tak samo szczęśliwy jak na przykład ktoś, kto cieszy się drobnymi rzeczami, rozkoszuje się drobnymi rzeczami, drobiazgami. Muszę sięgnąć po ściągę, bo nie pamiętam liczb. Ale zaraz. Delektowanie się codziennymi czynnościami przynosi nam wzrost szczęścia równy wzrostowi szczęścia, który
następuje po podniesieniu naszego rocznego dochodu o $3600. Czy krótko mówiąc, delektowanie się posiłkami, delektowanie się widokiem za oknem, delektowanie się spacerami sprawia, że jesteśmy tak samo szczęśliwi jak ktoś, kto w tym samym czasie zarobił $3600. Ale są inne czynności, które przynoszą jeszcze więcej. Na przykład, jeżeli pozbędziemy się tych czynności, których nie lubimy robić, zapłacimy nawet komuś za to, żeby to robił, to w ciągu roku będzie to dla nas warte $18 000 szczęścia. Kiedy zrezygnuję z wyszukiwania super okazji w internecie, zarobię $3300 szczęścia. Jeżeli będę spędzał czas z przyjaciółmi, zarobię w ciągu roku $5800 szczęścia. A jeżeli codziennie będę spędzał pół godziny na aktywnym wypoczynku, może być to spacer, może być to sport, to zarobię $1800 szczęścia. Tak na marginesie, oglądanie sportu się nie liczy, to nie jest aktywny wypoczynek. Tym, co daje nam najwięcej dolarów szczęścia, jest zdrowa i trwała relacja z drugim człowiekiem. Żeby było jasne, wyliczenia Willans są ciekawym ćwiczeniem. Można mieć wiele zastrzeżeń. Po pierwsze, mało kto z nas zarabia $50 000 rocznie. Po drugie, pewnie ten efekt dla różnych osób będzie efekt zmian, efekt wykorzystywania czasu dla różnych osób będzie różny, no bo jeżeli ja na przykład często spotykam się z przyjaciółmi, to zwiększanie liczby spotkań z przyjaciółmi nie doprowadzi do dużego wzrostu szczęścia. Tak samo, jeżeli zarabiam na przykład więcej niż średnia amerykańska, to też potrzebuję znacznie więcej pieniędzy do tego, żeby być szczęśliwszy. Zastrzeżeń co do metody obliczania można mieć wiele. Nie zmienia to jednak faktu, że to, co zrobiła Willans, pokazuje nam, iż przeznaczanie naszego czasu na to, żeby zarabiać więcej pieniędzy, może nie być najlepszym pomysłem dla naszego szczęścia. I druga rzecz, to, co zrobiła Willans, pokazuje nam, że możemy osiągać szczęście różnymi drogami, z których zarabianie pieniędzy jest tylko jedną z wielu. Zarabianie pieniędzy jest tylko jedną z wielu dróg zwiększania naszego szczęścia. I to wcale nie musi być najlepsze. Tak na marginesie tylko dodam, że Willans obliczyła, że osoba, która kompletnie nie spotyka się z przyjaciółmi, nie ma żadnych relacji społecznych, ale zarabia średnią krajową, zarobiłaby $108 000 szczęścia w ciągu roku. Wyobraźcie to sobie. To olbrzymie pieniądze. To, do czego Was dzisiaj namawiam, to przyglądanie się, jak spędzam czas. I zastanowienie się, czy spędzanie więcej czasu na zarabianiu pieniędzy rzeczywiście prowadzi mnie tam, dokąd zmierzam. No i co? Z tym Was dzisiaj zostawiam.